are you? What's up? What's going on? Simple truth, I'm low. Let's get it on. Touching the stars. Touching the stars. Dzień dobry kochani w nowym Daily Vlogu. My zaczynamy dzisiejszy dzień od spaceru nad jeziorkiem w naszym ulubionym parku i myślę, że też od jakiejś porannej kawy. Drodzy, chyba musimy sobie coś wyjaśnić. A mianowicie pod moimi ostatnimi filmami padło bardzo dużo komentarzy w stylu: co ty masz z tą mimiką twarzy? Robisz straszne miny. Brew ucieka ci na pół czoła. Co ci się dzieje z tymi brwiami? Wyglądasz komicznie. Nie umiesz się malować. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. Osoby, które są tutaj już ze mną od dawna, i wszystkie te, które mnie regularnie śledzą, doskonale o tym wiedzą, że ja odpisuję zawsze na każdy komentarz, ale w przypadku takim, gdzie będziecie jakoś obraźliwie komentować mój wygląd, czy też moją osobę, lub też pisać mi właśnie komentarze w tym stylu, ja po prostu nie będę na to odpowiadać i może nie tyle usuwać te komentarze, i po prostu przestanę na nie odpisywać i odpowiadać. A dlaczego? Słuchajcie, bo wiem, że jest tutaj sporo nowych osób, też takich, które wpadają przypadkowo. Ja doskonale o tym wiem, że w pewnym momencie coś jest nie tak z moimi brwiami i wy nie musicie mi o tym przypominać, bo to niczego nie zmieni. Raz na jakiś czas robię botoks, którym przyblokowuję sobie jedną z brwi, bo mam mocną mimikę twarzy i mówiąc do was, rozmawiając z kimkolwiek, ja po prostu tę jedną brew mocniej podnoszę do góry. No tak już mam od dziecka i w momencie, kiedy ten botoks odpuszczę, ta brew chodzi mocniej do góry. No zobaczcie. I to nie jest tak, że ja nie potrafię się malować, czy coś kombinuję z mimiką mojej twarzy. Po prostu ja nie jestem w stanie tego kontrolować, że ta brew ucieka mi do góry. I kiedy mówię do was o w ten sposób, to wy macie wrażenie, że te brwi są źle pomalowane, że są krzywo i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dajcie sobie na wstrzymanie. I naprawdę w życiu jest dużo więcej przyjemnych rzeczy, na które warto zwracać uwagę. A pisząc mi w komentarzach, że wyglądam źle, że coś tam się dzieje i tak dalej, o czym zwróciłam wam uwagę wcześniej, nic nie zmienicie i nie sprawicie, że ja jakoś będę płakać po kątach, że ktoś mi pisze komentarze w tym stylu i tak dalej, i tak dalej. Zastanówcie się, czy przypadkowo spotkanej osobie na ulicy też byście zwrócili uwagę. A nawet nie, zastanówcie się nad tym, czy bliskiej wam osobie zwrócilibyście uwagę w ten sposób, pisząc tego typu komentarze. Bo można komuś powiedzieć, że coś jest nie tak, albo się po prostu zapytać, a wytykać mu błędy lub coś, co pojawia się na twarzy, czy w sylwetce, czy w ubiorze i tak dalej,
to nie jest, tak jak to jedna osoba napisała, brakiem gustu z mojej strony i brakiem klasy z mojej strony, ale z waszej. Także słuchajcie, taka informacja dla nowych osób i wszystkich tych, którym przyjdzie do głowy napisać tego typu komentarz. Ja go nie będę komentować, nie będę wam odpisywać i nie będę za każdym razem wyjaśniać, dlaczego tak się dzieje, że jedna brew ucieka mi na pół czoła. O, takie podsumowanie. A teraz słuchajcie, muszę się przebrać, bo zrobiło się tak ciepło. Max już szykuje obiadek, a mi naprawdę jest gorąco w tej sukience, także wskakuję pod prysznic. Jakąś, założę zaraz jakiś t-shirt, no i zobaczymy, zobaczycie, jak potoczy się dalsza część dzisiejszego dnia. A my właśnie czekamy na znajomych, którzy powinni być u nas za dosłownie kilka minut. Dzisiaj będziemy wspólnie gotować, a tak naprawdę to chłopaki będą gotować, a my będziemy popijały sobie aperola. Oho! Zobaczyć dzisiaj, zobacz, co to jest, co to jest. Pizze fritte stasera! E facciamo anche la pizza al forno! No, to teraz już wszystko jasne i wszystko wiecie, co się dzisiaj będzie u nas działo w kuchni. Ale kochani, patrzcie na to, jaki pizzaiolo. Pokaż fartuch. Prego. Pokaż tego fartucha. Prego. No. Nieważne, że Nespresso Hotels. Sensi. Adesso tagliamo la provola. Dodatki do pizzy w przygotowaniu. Prego. No to co, na zdrowie? Na zdrowie. Za dzisiejszy wieczór. Salute. Salute. No, pizzaiolo. Pizza, pizza fritta, pizza. Io non la so fare bene, però... Va bene, tu fai la prima, poi fa Andrea. O fai tutte, fai no. Tutte e due. No, facciamo un po' ciascuna. Dobra, chłopaki będą się dzielić. Tak, jeden mas, jedna pizza Massimo, jedna Andrea. Co robimy najpierw? Pizza fritta? Prima la pizza fritta, vediamo come viene. Poi dopo facciamo quella a forno. Con niente più, un no. Po' di prosciutto. Co jeszcze dodajemy tu do środka? Provola, cicoli, bicotta, salame. I sos pomidorowy. E sos pomidoro. Sale e un po' di pepe. A no posto, dobra. L'aggiudiamo. No. Dobra, składaj. Składaj, składaj. Jak pierogi. Tak, 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 jak same pierogi, bravo. Tak. In Puglia, vicino a Napoli, all'altro no. Lato, si chiama panzarotto questo qua così. No to wygląda jak panzarotto. Invece noi la chiamiamo pizza fritta. Massimo, mów po polsku. Pizza fritta. Krokandino. Dobra, słuchajcie, robi się następna. Zaraz tak, zobaczymy. Andrea teraz, teraz kolejny szef kuchni. Nie, o, szef specjalista. E guarda, no. Ecco, va, stendi, stendi. Body sala. Pomidor, później body cicoli. La signora. No. Teraz la signora prefera. Esatto, ricotta. Completa. Szykuj na piwek, Lena. Szykuj na piwek. Allora, provola. Un po' di provola. Mozzarella? No, se metti la provola devi mettere la mozzarella. Esatto, è così. O vuoi anche la mozzarella, facciamo un completo. No, la provola. No, la provola fa bene. Un po' di sale. Vai a dover. Devi fare un pepe. Un pepe sta qua. O tutto. I klejmy pieroga. Teraz zakięta piroga. Dobra,
Teraz robimy zwykłą pizzę w piekarniku. Qui facciamo la margherita con tipo margherita con prosciutto. Ma è rimasta ancora una pallina? No. Ah, tutte quante abbiamo fatto. Hai preso 5? 6. E dove quell'altra? Ostatnia pizza wyszła z piekarnika, bardzo proszę. Pizza al forno. Tak, a jak pachnie. A, che delizia. To jest zdrada. Zdrada. Co ty tutaj robisz, Uleny? Proszę, jaki pieszczo. Pipo. Pipo. Kochani, a na zakończenie dzisiejszego dnia dostaliśmy takiego oto pięknego torta. Piękny tort cytrynowy, który zaraz pokroimy, będziemy kosztować. A przy okazji żegnam się już z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny i oglądaliście nasze vlogi, nasze filmiki. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!